Trzeci raz to jest taka nasza mała tradycja. Jako chór harmonika staramy się tutaj nieść radość mieszkańcom naszej miejscowości. Myślę, że ludzie też już powoli zaczynają czekać na te nasze odwiedziny, szczególnie ludzie starsi, którzy mają ogromną radość ze wspólnego śpiewania z nami, z tego, że w ogóle jesteśmy, że pamiętamy o tej, no według nas, pięknej tradycji. Zawsze ogłaszamy też na naszej stronie, że będziemy, więc tam jest sporo komentarzy, gdzie ludzie nas zapraszają. Myślę, że to jest takie przyjemne. No, każdy z nas trochę też z dzieciństwa pamięta, jak przychodzili kolędnicy. Myślę, że to było bardzo miłe. My sami też, no, nie będę ukrywać, mamy z tego ogromną radość. Także no, czujemy się też tak trochę może w obowiązku. Jesteśmy tutaj jakby lokalnym takim zespołem i chcielibyśmy, żeby ta tradycja po raz nie umarła w nas, a po drugie, no, żeby mieszkańcy naszej miejscowości też jakby poczuli tę radość, tę przyjemność z celebrowania jeszcze Bożego Narodzenia. Staramy się, żeby to były znane tradycyjne kolędy, dlatego że zależy nam na tym, żeby mieszkańcy, do których przychodzimy, żeby też mogli razem z nami je zaśpiewać. To dlatego tutaj, jeśli chodzi o kolędowanie, to zdecydowanie znane, tradycyjne polskie kolędy. Coś przepięknego. To się zdarza tylko raz w roku. To jest coś wspaniałego, że mamy swój zespół harmonika, która chodzi tutaj od domu do domu, nas odwiedza. Jesteśmy dumni, jesteśmy zaszczyceni. Pięknie. Tradycję trzeba podtrzymywać. Uważam, że właśnie na tym dowcip polega, żebyśmy to nas, żeby odwiedzano i my, żebyśmy też byli przygotowani na odwiedzenie. Dobrze, że mamy ten zespół i no, to jest coś wspaniałego. No. I piosenki, które śpiewają, to są i te religijne, ale i te na luzie, także jest coś wspaniałego, no fajnie. Pamiętam, w ubiegłym roku byliśmy u takiej starszej pani, niestety w tym roku dowiedzieliśmy się, że ona już nie żyje. Miała chyba ponad 100 lat, więc to było dla niej, to naprawdę, to jest bardzo wzruszające, kiedy ludzie tak fantastycznie reagują, taką radość czują z naszych odwiedzin i myślę, że nam to też jakby daje taką satysfakcję i dużą przyjemność z tego, co robimy. Tutaj nasz zespół jest też takim, można by powiedzieć, wielopokoleniowym, ponieważ są mamy z córkami, no jest nas nawet kilka. Jakby chcemy, żeby też młodzież pamiętała o tych tradycjach, żeby brała czynny udział w tworzeniu też kultury takiej lokalnej, a też może na większą skalę. Wiele osób z naszego chóru gdzieś tam drogę zawodową też wiąże właśnie z muzyką, rozwijają się, występują na konkursach i my jako dorośli z tego chóru tak trochę też czujemy odpowiedzialność za te nasze chóralne dzieci, żeby one też potrafiły spędzać czas inaczej niż przy telefonie, czy tam, no teraz to jest bardzo popularne, a my staramy się ich trochę odciągnąć w innym kierunku. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. My też tak naprawdę, chociaż to jest już po raz trzeci, ale nie ukrywam, że ogromną radość nam to sprawia. My zawsze bardzo dobrze. No jesteśmy też grupą nie tylko taką muzykującą, ale jesteśmy też grupą przyjaciół, którzy spotykają się poza próbami. Więc no, na przykład ja też czekam właściwie na to wydarzenie. Uważam, że jest bardzo fajne, bardzo przyjemne i myślę, że będziemy je praktykować także w przyszłości. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca obocnego obok.